Przywitał nas Jan Wojdak i jego piosenka Niebo nad Krynicą. A liderowi zespołu Wawele towarzyszyła orkiestra imienia Adama Wrońskiego pod dyrekcją maestro Mieczysława Smydy. No i oczywiście krynicki zespół tańca artystycznego Miniatury pod kierownictwem Małgorzaty Malczak. Się państwu Magdalena Drochomirecka i Łukasz Lech. Powróćmy do źródeł. Proszę państwa, o niezwykłościach tego miejsca mówiono już w XVII wieku, ale dopiero badania prowadzone przez profesora Józefa Dietla potwierdziły, że tutaj w tej ziemi kryją się prawdziwe skarby. A o Krynicy zrobiło się głośno nie tylko w Polsce. Powstawały łazienki mineralne, borowinowe, dom zdrojowy. Powstawały nowe drogi, aby kuracjusze mogli wygodnie tutaj dojechać. Nie lada atrakcją był Teatr Modrzewiowy. Występowała w nim Helena Modrzejewska. W czasie sezonu, proszę państwa, grano nawet 40 tytułów, a w czasie wystawianych ślubów panieńskich na widowni zasiadał nawet sam Aleksander Fredro. W ogóle przebywali tutaj wielcy świata kultury i życia społecznego, między innymi Henryk Sienkiewicz, Józef Ignacy Krasicki, Michał Bałucki, Adam Asnyk, Artur Grotger, no i w końcu Józef Piłsudski. O dwóch postaciach jakże ważnych dla tego miejsca nie możemy zapomnieć. To Henryk Ebers i Leon Nowotarski. Dzięki nim Krynica zajęła to szczególne miejsce wśród kurortów. Zatem wracając do początku, na progu tego wieczoru musi pojawić się muzyka Strausa i jakże znana i lubiana aria Adeli z operetki Zemsty nietoperza, którą wykona dla państwa primadonna Teatru Muzycznego w Petersburgu Katarzyna Mackiewicz, a następnie do walca porwą państwa gwiazda Teatru Roma z Warszawy Barbara Garstka oraz solista znany i lubiany także z festiwalu Kiepury Jakub Oczkowski, związany ze sceną Teatru Wielkiego w Warszawie. Zatem wracamy do źródeł. Artystycznym, ale także i towarzyskim. Przechadzając się po nim, można było słyszeć takie oto rozmowy. Wiesz, Klaro,
Wczoraj Wacław poprosił o moją rękę. A no tak, kiedy dałam mu kosza tydzień temu, zapewniał mnie, że zrobi sobie coś naprawdę złego. Albo tak. Na początku pobytu mówił pan, że jestem dla pana całym światem. No cóż, proszę pani, przez 2 tygodnie zrobiłem duże postępy w geografii. Ale jeśli chodzi o geografię, to teraz przeniesiemy się na Węgry. Ogniste czardasze bardzo często tu w Krynicy cieszyły kuracjuszy i mieszkańców. Już za moment, proszę państwa, czardasz z operetki Perła Tokajo i czardasz Montiego. A przed państwem wirtuoz, skrzypiec Bogdan Kierejsza oraz królowa operetki Grażyna Brodzińska. Życie towarzyskie kwitło nie tylko na deptaku czy po tańcówkach, ale także w Parku Zdrojowym. Piękna, ciepła, gwieździsta noc. Kawaler z rozpromienionymi oczyma mówi do swojej nowo poznanej damy. Ach, co za noc, a ona na to. Ach, 200 złotych. Proszę państwa, nie zdradzając wszystkich piosenek, które zapewne państwo rozpoznają, zapraszamy na scenę Dariusza Kortka, który niewątpliwie zaprosi nas na spacer do Parku Zdrojowego. Maestro? Jakaś płyta, 8:10 coś ktoś czyta, to nieważne. Dziś się liczy tylko ona. 1, 3, 7, 5. Ktoś mi wszystko dziś poglądał, ale jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00. Tak mi do niej tęskno. Złotych sal, jak mgła, snuje się palce świat.
mnie dziś wie, to bym nie wiosna. Serca głos odpowie sam, ja kocham cię. Przywiał cię wiatr, nie znam twoich marek, nie znam twoich lat. Jedną rzecz jedyną o tobie tylko wiem, że coś zrobiłaś serce mem. Wiem, że dziś jest dobrze, kiedy jesteś tu, lecz gdy ciebie nie ma, okropnie jest mi źle. Posłuchajcie mej piosenki i o litość błagam was. Rzewne tony, rzewne dźwięki, wzruszą marmur, beton, głos. Czy do wyciągniętej ręki w pani grosz, czy złotych sto? Mnie nie zależy, bądźmy szczerzy, prąd by jakoś szło. Już taki jestem, zimny dren i dobrze mi z tym, bez dwóch zdań. Pana śladów szukała sosnowcu, tu za piłką w dzieciństwie pan biega. Nie znalazłam ich w życiu, odnalazłam na płycie. Ponoć płyty robi się z węgla. Pana śladów szukała w Warszawie. Miejscem niezwykłym w Krynicy Zdroju była i jest Patria. Dziś sanatorium, które odzyskuje swój dawny blask dzięki staraniom uzdrowiska Krynica Rzegiestów. Kiedyś, gdy był to najnowocześniejszy w Europie hotel, zainwestował w niego Jan Kiepura. Krynica stała się dla niego drugim domem. A Patrię zaprojektował wybitny architekt Bogdan Pniewski. Kiedy Kiepura usłyszał kwotę jego honorarium, doszło między nimi do takiej oto wymiany zdań. Projekt imponujący. No ale ta cena? Ależ mistrzu, to super nowoczesny budynek. Najnowocześniejszy w Europie, 200 pokoi, dwie windy, ha, telefon w każdym pokoju, dwa lokale, słowem wielki luksus. No tak, 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 mistrzu, ja rozumiem, no ale za taką cenę, no wie pan, ja bym coś takiego to panu zaprojektował za pół tej ceny. Za pół tej ceny to ja mogę panu zaśpiewać. Ale jakoś tam się dogadali i Patrię hucznie otwierano w Boże Narodzenie 1933 roku. Nawet ją uroczyście poświęcono. Być może dlatego przetrwała do dziś. A pierwszą część naszego koncertu zakończy wielki szlagier Moje wielkie szczęście z filmu Książątko, zrealizowanego właśnie w Patrii w roli głównej Eugeniusz Bodo. Potem Karambolina z operetki pod tym samym tytułem. A przed państwem wystąpią artyści Barbara Garstka, Marta Wilk, Katarzyna Mackiewicz, a do grupy artystów dołączy Joanna Nawrot, znakomita wokalistka wykonująca utwory Anny German, które usłyszą państwo w drugiej części naszego widowiska. Potem przerwa. Podczas tej przerwy w pijalni można nabyć płytę Grażyny Brodzińskiej, a po zakończeniu koncertu jej dedykację. Ja jeszcze chciałbym o Patrii powiedzieć dwa słowa, bo jakże w Krynicy nie powiedzieć o tym niezwykłym obiekcie. Odwiedzały Patrię wybitne postaci, głowy państw. Kryniczanie do dziś wspominają,
wizytę księżniczki Juliany. Legendy opowiadano, a co księżniczka jada, a w co się ubiera, a gdzie chodzi, a z kim się spotyka i tak dalej, i tak dalej. Księżniczka Juliana, proszę Państwa, przybyła do Krynicy z pewnym problemem. Leczyła się na bezpłodność, mając nadzieję, że pomogą jej tutejsze wody i klimat. Jednak jak pisał Jerzy Waldorf, a dodać należy, że po powrocie z Krynicy stała się pięciokrotnie matką, ale nasz wielki Waldorf w swoich wspomnieniach tak oto skomentował tę sytuację. Uważam, że Jan Kiepura ma pośredni wpływ na sukcesję tronu holenderskiego. Ale my, proszę Państwa, przyjmujemy, że Krynica jest dobra na wszystko. Maestro? Moje wielkie szczęście to są krynickie zdroje, cudowne oczy Twoje, których blask na mnie padł. Śniegu moc spowija wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum, spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Przenieśliśmy się zatem w powojenną epokę uzdrowiska, gdzie pomimo szarego systemu codzienności utrzymywano atmosferę tutaj prawdziwego kurortu, a Krynica stała się oazą prawdziwej pogody ducha, mimo że tej pogody czasem na próżno było szukać w naszej ojczyźnie, ale prężnie działał fundusz wczasów pracowniczych. Powstawały domy wczasowe zakładowe, a do Krynicy po rozrywkę i zdrowie przyjeżdżał lud miast i wsi. W jednym z sanatoriów kierowniczka wita kuracjuszy. Proszę Państwa, zrobimy wszystko, żeby Państwo czuli się u nas jak u siebie w domu. Pana doktor z grupy. Ale ja tu przyjechałem odpocząć. Podczas pierwszej wizyty lekarz z uzdrowiska zwraca się do pacjentki ze znaczną nadwagą. Proszę Pani, zapisuję tutaj tabletki. A ile razy dziennie mam je zażywać, Panie doktorze? Ale nikt nie każe Pani ich zażywać. Proszę po prostu 10 razy rozsypać je na ziemię i dokładnie zbierać. Proszę Państwa, zapraszamy na przeboje z lat 60. Mały Książę, mężczyzn z kosmosu w Krynicy jest całkiem sporo. Rudy Ryc, to wszyscy Państwo wiedzą, że to jest bohater krynickich stołów. A przed Państwem wystąpią artyści Joanna Nawrot, Marta Wilk, krynickie miniatury i orkiestra Mieczysława Smedy. Gdzie jesteś, mały książę, gdzie? Odszedłeś z mej książeczki. W świecie, gdzie nikt nie kocha ludzi.
szukam. Rudy, 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 rudy ryc, mam na rydza smaczek. Rudy, 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 rudy ryc, lepszy niż maślaczek. Klubą uzdrowiska jest jeden z najpiękniejszych krynickich budynków, Stary Dom Zdrojowy, a w nim Kawiarnia Prezydencka. Ona nosiła różne nazwy, Jasna, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, a mówiono też o niej Wielkie Oczy. Pewien pan w kawiarni pyta kelnerki, proszę pani, dlaczego ta kawiarnia nazywa się Wielkie Oczy? Kelnerka odpowiada, to się wszystko wyjaśni, jak zobaczy pan rachunek. Z kolei w jednym z najsłynniejszych lokali w Krynicy, chodzi o, oczywiście o piekiełko pod Patrią, podają znakomite napoje. I jeden ze stałych bywalców dzieli się z żoną taką refleksją. Wiesz, kochanie, ilekroć przechodzę koło piekiełka, nie mogę się oprzeć, aby nie wejść. Ale kiedy wychodzę, nie mogę wyjść, aby się nie oprzeć. Grażyna Brodzińska i Bogdan Kierejsza. Jak miło, jak mogą, aż przyznać się wstyd. Lecz o tym cicho szak. Anny German dawał nadzieję i wlewał optymizm. Optymizm, który był charakterystyczną cechą pewnego genia, gwiazdy krynickich lokali. Zatem człowieczy los, genios Krynicy i Joanna Nawrot i Dariusz Kordyk. Uśmiechaj się do każdej chwili. Szczęśliwy nie czekaj, bo kresu nadejdzie czas, nim uśmiechniesz się chociaż raz. Genios Krynicy, znany w stolicy, na lanczyk z geniem możesz liczyć. I kwitne dania, już od śniadania, i trunki godne pożądania. Genio, genio, genio z Krynicy, zawsze możesz na genia liczyć, fajny facet. Z pewnością było wielu, ale i kuracjuszki radziły sobie znakomicie. Spotykają się trzy panie przed wyjazdem już do domu i radzą, co kupić swoim mężom na urodziny. Jedna mówi, no nie wiem, nie wiem, wiesz, no. Mój mąż jest spod znaku ryb. A kupię mu akwarium. Druga mówi, no, a mój strzelec, no to co? Chyba kupię mu łuk. A trzecia mówi, no, a mój to koziorożec. Wszystkie panie taką pomysłowość zawdzięczają gamie zabiegów i kąpieli. O wspaniałych krynickich kąpielach opowie zaraz państwu Basia Garstka. W piosence Już kąpiesz się nie dla mnie, specjalnie zaadaptowanej na dzisiejszy wieczór. A o jej pozytywnych skutkach poinformuje Grażyna Brodzińska, która może przetańczyć całą noc. Come on.
kąpać się nie chcę w pieszczocie pian. Och, ta woda mnie zmyje aż do ran. Ta wanna już stygnie, zimna każda część ciała, choć chyba będę naga. Już samotnie siedzę tu godziny trzy. Miały lecieć bąbelki, a płyną łzy. Wanna stygnie, już cała zimna każda. Przetańczyć całą noc, przetańczyć całą noc. Od pracy codziennej oderwie, kto ma wakacje albo urlop wcześniej. Niech do Krynicy przyjeżdża na czerwiec, kiedy przekwitły już bzy i czereśnie. Bo to jest miesiąc pachnący jaśminu. Bo to jest przecież miesiąc świętojański, kiedy zdrój Jana jest podobny winu, a Kryniczanka miewa gaz szampański. O pokój łatwo. Starczy tylko świsnąć. A los pensjonat dobry zaraz naśle. Nie trzeba śpieszyć się i cisnąć. Kuracja sama idzie jak po maśle. Więc przyjeżdżajcie w czerwcu, moi złoci. Zaraz z początku lub choćby w połowie, a każdy znajdzie pewnie kwiat paproci, który w Krynicy nazywa się Zdrowie. Proszę Państwa, no cóż, żegnamy się z bólem serca. Niestety, myślę, że wieczór galowy przyniósł Państwu wiele radości, wzruszeń, wspomnień, ale to jeszcze nie koniec. Zapraszamy do finału. Maestro, prosimy bardzo. Żyjąc skromnie czy w luksusie, stąd odjedziesz odmieniony, odmłodzony, otrudzony. Zapamiętaj jednak o tym, że nie trzeba płacić złotem. Krynica pięknie.